Siemanko ludzie, z tej strony Gryfciu, a to jest kolejny odcinek z serii Zagrajmy Fear 3. No, także tego, zjadłem sobie coś, znaczy zjadłem sobie coś, ogólnie to wpierdoliłem tutaj jogurt i zabieram się do nagrywania następnego odcinka dzisiaj. I... Mamo! O, pozamykała wszystkie szafki i drzwi. What the fuck, man? What the fuck? A, mogę cię dotknąć, my friend. Ładnie, utworzono następne połączenie. Bez sensu to było trochę. Znaczy, bez sensu. No, dziwne to było, powiem tak. Cholernie dziwne to było, ale utworzymy połączenie i spieprzam stąd, bo może jeszcze ta winda spaść. A, no dzięki. Twoja też, frajerze. Nie, że brażę mojej rodziny, Cwelu. Fuck you and your mother. Co tu się dzieje? Dobra, gincie, frajerze. Gincie, gincie, śmiecie. O kurwa. Nie chcę wam nic mówić, ale właśnie wszedłem prosto, kurwa, na granat! I'm so fucking awesome. Normalnie nie mam pytoń. No nie mam pytoń. A tą broń mogę sobie wymienić, bo raczej już nigdzie jej nie znajdę. Więc wezmę sobie jeszcze amunicję do pistoletu. I go, 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 Power Rangers! O kurwa, o nie bardzo. Dobra, w ciągu 2 minut padłem drugi raz. No to wyrabiamy średnią, czyli jedno padnięcie na minutę. To będzie nasza nowa średnia. W razie jakby ktoś pytał, to od razu odpowiadam. Ogólnie jest do dupy i łap kurwa flesza, frajerze. Dobra, 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 chłopaki. Trzeba was zabić inną, tradycyjną metodą. To znaczy strzelać po bani, bo inaczej to ja widzę, że tu ciężko. No, 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 po jajach też nie mogę postrzelać. No, pa, schował się, no Jesus! Już mu w głowę celowałem. No, lol, ale bez sensu. O, jest w oczko, pięknie. Pararam. Spędź za osłoną w sumie 200 sekund. To jest następny achievement. Gin, szmato. Maklir. Dobra, do czerwania. Teraz grubo, trzeba tak zrobić. O, trochę nie wyszło. Dobra, padł, padł, padł. Uff. A co to jest? A, granatnik, shotgun, myślę, że to coś lepszego. Myślałem, że to coś lepszego. Takie gówno mi dają tu. To gdzie mam średnio tutaj? Aha, przejść przez bramkę. To będzie jakiś ala boss pewnie za chwilę. Znając życie. W ogóle strasznie się ciągnie ta misja. To już trzeci odcinek bodajże, w którym nagrywam tę misję. Co tu się kładzie? Jakiś przeszkodnik? O nie, no bez jaj. No fucking way, guys. Dobra, lecimy dalej. Chyba nie chciałem za bardzo przerzucić tego za siebie, ale poszedł. No, 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 patrz, kurwa, nie mogę go zabić. O, dobra, git, tak. Padł lamus. Padł lamus, padł lemus. Idziemy dalej, może tu będzie jakieś złącze, żeby zrobić. Nie, zwykle nie ma, no dobra, nieważne. Nevermind, nevermind. To teraz synek, to chcesz mnie strzelać, kiedy się odgana nawet cały item. Ale ty, ale... Jak do mnie strzelacie, to trochę kultury, nie?
Ja was nie napierdalam. Jak się nie patrzycie? O, o ty szmato. Szmato, makler, gili. Dziękuję. To kurwa, waga jest jakaś? Prysznic? Nevermind. Ouu, chyba mu się głowa rozprysła. Gdzie masz głowę, synek? Chyba ją straciłeś dla jakiejś kobiety. Dickhead. Go away, motherfucker. Go away, motherfucker. Motherfucker. Bomba? Bomba? Jakaś bomba? Nie pytam. Nie. Nie no, bez jaj, serio. Dobra, to zrobimy inaczej w tym razie. Nie ten granat. Bum. Flashbang szmato. Ledwo. Dobra, nieważne, że... Nieważne, że oni żyli, a jej... Zabiłem. Wydawało mi się, czy ten gościu się za jaja chwycił, jak do niego strzeliłem. Czy bym go upolował w jajeczko? Lewe lub prawe? Die my friend! No ale gin, ty! O, czołgista pierdolony, no. Dostał tyle w head, a on żyje dalej. Nie ma tego, co się na siebie rozpryznie. Nie podoba mi się to. Ale, lol, ale teleport zrobił. Czyli ta gra też jest jeszcze zbugowana. Ale to kwestia czasu, myślę. No tak, jak już ta gra ma 3 lata, nie? 4 w zasadzie już teraz. No to tak jeszcze z 10. Co ja mam tu zrobić? Na tędy mam pewnie przejść. Tak trochę mylące jest to, że tam spada ten. Trochę nie bardzo jakoś to widzę, że to widzę się. Co ja mam tu? Aha, tam do niego wejść. What the fuck, man? Everyone agrees. What the fuck? Everyone but you. What the fuck? Dali mi jakiegoś dupo bossa. Co ja mam z tym zrobić teraz? Zablokowano. No to syfę, to się cieszę. No to też fajnie, no. Aha, mogę sobie tu pootwierać przejście, ja mam go ogólnie chyba ustrzelić teraz, tak? No to kiepsko. No gin, dziwko. Nie wkurwie mnie. Super. No. No, ale uciekł mi tak chamsko, ale frajer. Gdzie jesteś, lamusie? Lamusie, chodź się w łozie. No, gdzie ty jesteś, gościu? Gdzie ty jesteś? Ej, wyłaź! No, czyjaś panika się na pewno zaczyna, w tym moja. Znaczy w tym przypadku moja. Aha, no dobra. Zbiłem tamtemu gościowi tarczę, on na mnie kolegów swoich wysłał, grubo. A to trzeba być lamusem, naprawdę. Jak dostajesz trochę w pierdol i od razu po kolegów lecisz. Chodźcie tu, Boga, chodźcie tu. Ja wiem, że gdzieś tam jest wejście. O, mam cię, no? No i ciebie też.
No i co teraz? I co teraz zobaczy? Rękę ci urwałem, nie? Rękę ci urwałem. Dobrze, nie dupę, frajerze. Do drugiego chcę buraka. Idę z wami, ale dajcie tego buraka, który was tu na mnie nasłał. No, 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 gin. Smaciarzu. Zapisywanie było, widziałem. Widziałem ten saving throw. I czemu znowu ma tyła tarcza? To jest bez sensu. To jest głupie, Jesus. Tyle co mu tarczę zbiłem, on z powrotem ma tarczę. To jest chyba bez sens. No, gim, 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 gim. O fuck. No to nie bardzo. No i jamo mi się pokończyło na to drugą. Dobra, ja też jestem hit i żyję, widzę. O, ale ten fryer mnie już denerwuje. Dobra. Gin, 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 a ja muszę bronię podbierać, bo naprawdę mam kiepsko, jeżeli chodzi o amunicję. I to naprawdę kiepsko. O, tu widzę, coś się otworzyło. Aha. No to grubo. Mele szmato, mele szmato. Lol, to mele naprawdę jest OP w tej grze, powiem szczerze. No, no, no i co teraz? Mele, 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 mele. Kurde, już go prawie miałem, no. To musi nam już uciekać, nie? Musi, musi. No to masz. Mele chcesz, to masz mele. Mele, mele, mele. No mele. Oła! On wybuchł! On wybuchł mi w mordę, lol. To jest granatnik chyba, a nie. W jakimś kontenerze. A nie znaleźć. A tu! Ała! Prawie drzwiami dostałem, piczo. No on mnie chciał zabić drzwiami, ja to wiem. I knew it. Chyba koniec misji będzie. Tego się sam. Okej. Hold on! Just hold on! I'm here! There you go. Come on. We gotta move. Hey, come on. Stay with me. Under no circumstances Alma be allowed to give birth. And if she does, destroy it. Kill it immediately. Ciekawe, dokąd nas wysyła. W tej misji możesz grać teraz jako Fetel. Fatel, Fetel, Fatel, chuje, kurwa. Chuj dupa i kamieni kupa, mogę powiedzieć tyle, jeżeli chodzi o to. Misja, jako misja, no, całkiem przyjemna, chociaż czasami bywała trudna, na przykład na początku tego odcinka, gdzie padłem dwa razy, co było bez sensu całkowicie, bo lamiłem jak idiota jakiś, konkret idiota. Powiem tak, nie wiem jak robić tę misję tutaj z potencjału, nie wiem o co tam chodzi, znaczy, no nie wiem, no może wiem, a może wiem, znaczy może wiem. Po prostu nie patrzę na wyzwania, tak? Gram, bo gram i tyle. Przenika mi się udaje ze względu na to, że podnoszę trupy. Taktyka i agresja to wiadomo, strzelanie, tylko i wyłącznie chyba tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. Taktyka to są te niebieskie, tak? Czyli 10 zabójstw pod rząd bez utraty życia, te za osłoną, podniesienie amunicji i takie tam pierdoły. Co do potencjału, tak? To potencjał to jest akurat to, jak wyczerpiemy ten pasek spowolnienia 3 razy, spędzimy 60 sekund w spowolnieniu, tego nie zrobiłem, nie było na to czasu w zasadzie, a poza tym za mało używam spowolnienia, tak mi się wydaje, żeby to zrobić, ponieważ nie jest mi tak bardzo potrzebne. No czasami gdzieś tam przez przypadek na przykład nacisnę, jak przy tej walce z robotem nacisnąłem. No taka jest prawda, to był przypadek i tylko tyle.
Co dalej? Zabójstwa z osłony, no to tutaj tak jakoś próbuję, ale nie bardzo. No 50 trafień w głowę, no to w tej grze jest naprawdę hardcore. Ze względu na to, że nawet jak trafisz w głowę, to gościa nie zabijesz na strzał, tylko musisz władować mu ze 3 kule przynajmniej. I do tego mi się wydaje, że ten karabin, co strzela 3 razy, jest najlepszym pomysłem, albo shotgun do strzelania w łeb, bo shotgun urywał głowę od razu. Także to jest to. Oślepić wrogów granatami błyskowymi, no nie wiem, szczerze powiedziawszy, czy to jest takie jakieś zajebiste, bo te flesze, po prostu rzucam je, no kurwa, zostają mi, no to po co mi one mają, po co mi mają zalegać w ekwipunku, no lepiej je rzucić czasami, co nie? No, także tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli chodzi o grę, gra mi się w nią zajebiście, coraz lepiej, jestem bardzo zadowolony. Będę musiał jeszcze jakąś jedną serię teraz zrobić na kanale, tylko zastanawiam się wciąż z czego i wydaje mi się, że będzie to Saints Row 4, kontynuacja tamtego, co żeśmy robili. Tak poza tym, nagrywam teraz wszystkie filmiki Shadowplayem, więc jeżeli coś się zlami, no to nie bardzo mogę to zrobić, ale myślę, że ogólnie fajnie mi się tym nagrywa, jest to przyjemny program. Thank you Nvidia, you know. Z tym, że problem jest taki, że trzeba nagrywać w synchronizacji pionowej, a to już mi się nie bardzo uśmiecha. Ze względu na to, że ja lubię jak mi pika 300 FPS-ów, aczkolwiek 450 czasami. Na przykład w CS-ie nie lubię grać na 300 FPS-ów, wolę dać na 450 i to jakoś mi się tak wygodnie gra. Mimo, że ludzkie oko nie powinno dostrzegać powyżej 75 tam FPS-ów, tak? Czy 120, no nieważne, ale coś takiego, nie powinno przynajmniej, no. Bardziej, że nie mam monitora do tego dostosowanego. No tak poza tym to myślę, że wyjątkowo się rozgadałem dzisiaj. Odcinek strasznie krótki ze względu na to, że kończyliśmy misję. Nie chcę następnej misji zaczynać, no bo nie ma na to za bardzo czasu. Bo po co mam wam puszczać intro i zaraz kończyć odcinek? Bez sensu trochę. Nagrywam tak krótkie odcinki ze względu na to, że mam chujowego neta, co już mówiłem wcześniej. I po prostu nie chcę, żeby film mi się wrzucał, jeden film mi się wrzucał 8 godzin. Wolę zrobić krótszy, który będzie się wrzucał 4 godziny, ze względu na to, że będzie tego materiału trochę więcej wtedy. Będzie on, że tak powiem, bardziej przyswajalny i po prostu nie będzie tyle męczenia się z renderingiem, jak tam z renderingiem, ale po prostu z wrzucaniem tego, bo akurat te filmiki, które teraz nagrywam w HD, Full HD w zasadzie, można tak powiedzieć, to... Kicha trochę, jakby je nagrywać po 40 minut, bo po 20 minut to one są przyswajalne, to jest 800 mega. 800 mega mi się wrzuca gdzieś 4, no gdzieś około 4 godzin. Zależy od tego, ile tam jest dokładnie i jak mój internet wydala w danym dniu. No a tak poza tym to myślę, że to wszystko, co chciałem wam w tym odcinku przekazać. Rozgadałem się za bardzo i jestem tego świadomy, ale no nieważne. Jeżeli wam się podobało, no to zostawcie łapkę w górę, zostawcie słupka, wiecie co robić po prostu. Dzięki za oglądanie, na razie i cześć.